Cześć. Patrzcie, co mam. Pudełeczko właśnie odebrałem od kuriera. Nie, tutaj nie ma gazu policyjnego, tak jak widać na pudełku. Po prostu firma, od której kupiłem pewną rzecz, zapakowała w takie pudełko. A co to jest? Jest to rewolwer czarnoprochowy Remington 1858 w wersji inox z lufą 5,5 cala. I zaraz zrobimy unboxing tego na żywo. Także zapraszam do oglądania. Ok, szukamy teraz jakiegoś fajnego miejsca, żeby rozpakować ten rewolwer. Mogę wam pokazać. Myślę, że zaraz coś powinienem znaleźć, chociaż tutaj mamy chmury, które mogą nam uniemożliwić trochę rozpakunek, jak zacznie padać. No zobaczymy. Zaraz coś pewnie znajdę. No i mamy to fajne miejsce. Fajne miejsce okazało się lasem. To jest pudełko po gazie, ale tam w środku mamy rewolwer. Może żeby nie było moich danych, to od razu to zawedrę. No i jedziemy z pudełkiem. Rozpakujemy. Ciach. Mamy już pewne rzeczy z tego sklepu, może nie będziemy jej pokazywać, faktura. Jeszcze jeden gratis. Proszę. Tak wygląda pudełko rewolweru, który zakupiłem. Jest to, jak widać, firma Uberti. No i zaraz zajrzymy do środka. Pudełko z zewnątrz jak pudełko w kowbojskim stylu. Także myślę, że czas zajrzeć. Otwieramy. No i proszę. Od razu mamy tutaj jakąś reklamę. No to chyba są jakieś różne inne modele. Tak jest. Proszę bardzo. Różne inne modele rewolwerów i karabinów prochowych, strzelb. No to jest, nie jest takie istotne. Jakaś instrukcja obsługi też nie jest istotna. No i to co najważniejsze, to rewolwer. Już tak patrzę, coś widzę jakoś. No jest. Swoje waży około 1200 gram. W środku czuć już olej, czyli jest zaolejowany. Aż woreczek się klei. Proszę. No, powiem szczerze, myślałem, że będzie większy i cięższy. Ale robi wrażenie. Widać, że jest to fajnie wykonana rzecz. Bębenek. No i cóż. Podobno nie wolno strzelać w kominek. Ja właśnie strzeliłem. Ale to tak niechcący. Chciałem w ogóle zobaczyć, jak to działa. Tu mamy tą pozycję bezpieczną, później napinamy kurek i oddajemy strzał. Mamy ten pobojczyk. Może, a tutaj mamy. Proszę bardzo, tutaj mamy takie coś do zakładania. No i tym oczywiście
ładujemy kulę, jak nie mamy specjalnego przyrządu do ładowania kul, to możemy sobie pomóc tym. No cóż, przyrządy celownicze, jak to w takiej broni, są dosyć takie kiepskie, chociaż zobaczymy, jak to będzie strzelało. Jest muszka i szczerbinka. No pięknie, będę musiał się go nauczyć rozbierać do czyszczenia. Chociaż podobno ten inox jest bardziej wytrzymały na jakieś tam, prawda, zabrudzenia z czarnego prochu, jakieś nagary i tego typu rzeczy. No ale wiadomo, trzeba tak samo czyścić jak lufę oksydowaną, jak stelt oksydowany. No nie wiem, tu jeszcze patrzę na lufę. Moim zdaniem tu się nic nie dzieje. Wszystko jest ok. Zdjąłbym ten... bębenek, tylko nie wiem, jak się do tego zabrać. Aha, tutaj musimy otworzyć, wyciągnąć i chyba on nam już tutaj tak wyjdzie. Połóżmy. No proszę, tak wygląda nowiutki bębenek nasmarowany. No cóż, reszta, będziemy to wszystko patrzeć na strzelnicy w domu. Teraz tak na szybko chciałem to właśnie pokazać. No, jestem bardzo zadowolony, że mam już swój własny egzemplarz broni czarnoprochowej. Tutaj mamy takie czarne coś, nie wiem, to chyba tak z tego smarowania. Mam nadzieję, że nie był strzelany. Tu mamy czarne, tu mamy jakieś takie... Wygląda mi to średnio. Wydawało mi się, że będzie calutki, czysty, a tu mamy taki czarny osad. Nie wiem, czy on zejdzie, czy to jest z tego smaru. Może ktoś wie. No ciekawe, zdjąć zdjąłem, a ciekawe, czy założę to jeszcze raz sam. Obojczyk. Tutaj chyba gdzieś coś trzeba gdzieś trafić. Nie wiem, czy mi się udało dobrze założyć, czy źle. Nie, no chyba dobrze. Rewolwer się przesuwa. Mamy bezpiecznie. Jest trochę tego smaru, który oczywiście trzeba będzie na początku umyć. Słyszałem, że ten smar no nie jest dobry do tego, żeby właśnie strzelać razem z tym smarem, bo on powoduje to, że nam się pistolet będzie brudził. Pistolet, ciągle mylę, pistolet to przecież jest rewolwer. Rewolwer, którym podbijano Dziki Zachód. Buffalo Bill miał podobno taki. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o ten krótki unboxing. Dużo tego tutaj nie było. Widać, że pudełko, że to jest tak na tego, że się pudełko nasmarowało w środku. Dużo tego smaru. Wkładamy go w worek i czekamy na resztę zabawek, aby móc strzelać, ale to już będzie o tym następny odcinek. Później coś nagramy ze strzelnicy. Na razie zaczynamy. Dzięki za uwagę.